Odin is with us! Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy aktualnie w Kruczej Przystani. Dodam, że w poprzednim odcinku walczyliśmy z zelotami. A w dzisiejszym zajmiemy się zadaniami, czyli tajemnicami i bogactwami w Leicestershire. Tam dużo już ich nie zostało. Prawda? Tu mamy jedno bogactwo, tu tajemnica jest, artefakt i tutaj są dwie tajemnice. To są 3, 4, jeszcze gdzieś jedna? Ok, i jedna jest tu. I możemy tu dokonać oczywiście jeszcze najazdu. To co, może zaczniemy tutaj od tego, od tej tajemnicy, następnie ruszymy po te bogactwo, artefakt, dwie tajemnice i jak starczy czasu, to zawalczymy z tym zelotą i najedziemy tutaj na ten klasztor. Zatem ruszamy, udamy się tam szybką podróżą, będzie szybciej. No i jesteśmy, gdy wyczyścimy sobie Leicestershire z bogactw i tajemnic, to zajmiemy się tam tymi wszystkimi misjami u nas w Kruczej Przystani, bo trochę ich tam jest, tam walka coś chce i tam niektórzy inni. Także ruszamy. No i jesteśmy na dole. I gdzie te bogactwo? Tutaj. To nie bogactwo, to tajemnica. Ciekawe, czym nas twórcy teraz zaskoczą. Jest tu jakiś most, abyśmy mogli się przeprawić? Niestety nie ma. Jest tylko droga. Już coś słyszymy, nie? Bierzemy sobie płaszczyk. I'm trapped with no means of escape. So helpless. Oh, I need someone. Anyone. No dobra, wtrącimy się, bo musimy, nie? A challenger approaches. Bardzo dziwne. Długo to nie trwało, nie?
It is over. You can come out now. Tarquin? My Thane! What has happened? Your captor fled. Felt a little soft for my liking. What are you really doing in there? Oh, God, no! It was only a game. A romp. My dear Tarquin, how could you? I saw a man holding you against your will. All a part of the seduction. Oh, God. You really thought my life was in danger. And you risked your own. Oh, you. Oh, you are so brave. A fine protector. Tell me you are joking. Please, you must fight for me. Who knows what lurks below? What vile people might come to harm me? I need a protector, stout and resolute. Please, stand guard below. If I do, will you come out? Oh, assuredly. Just stand at the door below. That will place you directly between me and any bad, bad men. Perfect. I feel safer already. Miałaś, a nie. Powiedz to jemu, nie? Że to było tylko przedstawienie. Real trouble. Keep quiet. Oh, woe is me! A king's daughter who had run away from her royal house with all of its rare jewels in tow! Huh? Yes! You've done it again! I think we are destined to do this forever. I think it is time I take my leave. No dobra. Przez tą pannicę zginęło tam dwóch niewinnych ludzi. Ale zaraz się dowiemy, kto tam jest. Eivor najpierw bije, potem pyta, nie? Sprawdźmy, co tam się działo w tej wieży. Moja pani, aż kipię z podekscytowania. Sama myśl, że cię ujrzę, że staniesz mi przed oczami po tak długiej wymianie wieści przez posłańców rozpala mnie w sposób, którego nie śmiem opisać. Wizja spełnienia naszych najskrytszych pragnień nakazała mi opuścić domowe pielesze i co rychlej ruszyć do ciebie. Jeśli zaś chodzi o twoją prośbę, choć jest dość osobliwa, wierzę w twoje intencje i uczynię jej zadość. Jak mógłbym odmówić w obliczu tak niezachwianego uczucia? Tarquin. No i gdzie te babsko? Nie wbijemy tam niestety chyba, nie? No dobra, mniejsza z tym. Tu jeszcze jest jakieś bogactwo, pominęliśmy. Może tam będzie jakiś... Lisy tutaj się w ogóle nie boją. No i mamy materiały budowlane i srebro, ale chwilka, uzupełnimy sobie jeszcze poziom strzał, dobra? To mamy z głowy. Tutaj wzdłuż tej rzeki jest sporo, nie? To byśmy musieli popłynąć i tam najechać. To by było najlepsze rozwiązanie. Ale to później. Co tutaj mamy? Jakiegoś kupca?
No i tu jest to bogactwo. No dobra, może sobie to zrobimy, co? To udamy się tutaj. Daleko to w sumie nie jest. Tutaj coś jest. Ruda żelaza, standardowe rzeczy. Następnie mamy coś po drugiej stronie. Się tym zajmiemy. Nie zdejmiemy go? Serio? They will attack on sight here. To jest dobre. No chodź, przyjacielu, przyjdź. No dobrze. Dobra, zawijamy się stąd. Jeden niech sobie żyje. Co dalej? No jak jesteśmy już tutaj po tej stronie rzeki, to od razu ruszymy po tamto. No, tego mamy z głowy. Hey now. God. Udało się go wyeliminować. Nara.
Co tu mają dobrego? Zapasy pełne. Coś tu znaleźliśmy. Strzały uzupełnione. Będziemy próbować ich wszystkich po cichu załatwiać. Może to wcale nie być takie proste. Niestety nie możemy wejść. Wiecie co? A może by tak przeprowadzić najazd? Let's hit the bastards! No, załatwimy kuszników. Co za gościu, patrzy się na mnie. O. Sztabka węgla zdobyta. Zapas amunicji pełny. Nie, dziękuję. Coś tu jeszcze jest. Jakieś runy. No i co? I już po wszystkim, tak? Teraz nie widzę, czy tu wszystko jest zabrane stąd, czy nie. Załóżmy, że tak, nie? No dobrze, załóżmy, że wszystko stąd zabraliśmy. Tu się pojawiło coś następnego. Zabawcie się, majstry. Tak, wyczyściliśmy ten teren.
Więc ruszamy do kolejnego. Co prawda mniejszego bogactwa, ale zawsze, nie? Odpocznij, koniku. Ktoś blokuje drzwi z drugiej strony. Jak ja mam tam się wbić? Mogę to spalić, jak chcę. Niech się pali, nie? A mogłem tu wejść. Niekoniecznie musiałem palić mu chatę. No dobra. Znaleźliśmy tu przy okazji opal. I w sumie nie ciekawego tu więcej nie ma. Zaraz zacznie padać, to się ugasi, nie? Dobrze, co jest naszym kolejnym przystankiem? Mianowicie ten artefakt. Coś tu nie gra. Ale mnie pociągnęło. Jest tu jakieś przeklęte miejsce na pewno. To jak tam się dostać? Górą? Chyba tak. Udało się wejść, okej. Co to za badziewie? By Odin, the Neething curse is lifted. Przeklęty symbol. No i po problemie. Teraz się musimy stąd wydostać. Udało się bez problemu. Następnie, co my tu mamy? Całkiem blisko są też dostępne bogactwa. To zajmijmy się nimi, nie? Sporo jest rudy metalu tutaj do zebrania. O, tam też jest jakiś malutki obóz. Wiewióreczka sobie biega ładnie. Dobrze, nawet nas nie zauważyli.
co? Nie, jest jeszcze jedno bogactwo. Kurczę, w tamtym. Tak myślę, że po cichu tego chyba się nie da zrobić. No nawet mi się nie chce po cichu się z nim bawić. Okej, oni tak nie wiedzą, co się dzieje. Ktoś mnie spotnął. Jak ta strzała się zapaliła, lecąc przez tą pochodnię, serio? Czyli mogliśmy tu sobie wejść po cichutku. A, dobrze. Może mają jakiś zapas strzał małych? Albo i nie. No dobrze, to by było tutaj. No i w pobliżu jest nasz kolega Zelota. Dajmy się do niego. Myślę, że go pokonamy bez najmniejszego problemu. No, coś tam nam pewnie zada obrażeń, ale... Kurczę, nie straszcie. Chodź, przyjacielu. Gdzie pod mostem się będziemy bić? Chodź tu. Nie wygłupiaj się, kola. A ty, nieczysto grasz. Dobrze sieka, nie? Kurde, nie mogę nic zrobić, zobaczcie. Hmm.
No i tyle by było. This is a mere moment. No one will remember it. No one. Not your name, nor mine. It all ends up the same. Regret torments you. My only regret is losing to whatever you are. You reek of fading glory. I mamy wskazówkę dotyczącą zakonu. Najpierw sobie sprawdźmy ekwipunek. Co my tutaj mamy? Zdobyliśmy runę, zdobyliśmy medalion zakonu starożytnych, mamy już ich 4. I z ekwipunku mamy co? Pakunek Wilfa, tajemnicza paczka, która najprawdopodobniej zawiera monety i kamienia, ani chybi szlachetne. Wilf twierdzi, że ukradli mu ją angielscy żołnierze. No ale coś jeszcze mi tu pokazuje nowego w ekwipunku, co? Aha, to runy, dobra. I też wyeliminowaliśmy, a to był który? Kendall był po tamtej stronie. Kola to był, tak? Czyli to był ten. Miał wskazówkę na temat szkutniczki. Konaj mistrza picia, który znajduje się w rzymskich ruinach w mieście Leicestershire. O! Mistrza picia musimy pokonać w rzymskich ruinach. Tak, serio? Sprawdźmy to. Akurat w tych zawodach nie brałem udziału. I to będzie to. Tej fortecy Temward, o to by chodziło, albo tutaj, to będzie chodziło pewnie tutaj, no dobrze, w każdym bądź razie pożegnamy się w tym oto tutaj miejscu, byłoby to na tyle, zapraszam Was na kolejny odcinek, trzymajcie się, cześć.